program napędza marka Powerbank Energy Drink. Zaczął się mecz, w którym Gnieźnianie pokonują Tarnowską Unię 53-37, ale ten, kto nie był na tym meczu i spojrzy w program, mógłby wręcz nie uwierzyć w ten wynik. Po 10 biegach Gniezno przegrywało 4 punktami. 5 ostatnich biegów to podwójne zwycięstwa czerwono-czarnych. Zdominowaliście końcówkę tego spotkania. Hubert Łęgowik, zdobywca 11 punktów. Jakie słowa przychodzą Ci do głowy tuż po zakończeniu tego spotkania? No na pewno jest to dla nas piękna sprawa, tak? Czekaliśmy na taki mecz na pewno od początku sezonu, żeby wszystko to grało. Co prawda może ten środek, początek zawodów nie był taki, jaki chcieliśmy, ale pokazaliśmy w końcówce, że nasza drużyna no nie jest chłopakami po prostu do bicia, tak? Po prostu mamy swoje ścieżki, znamy ten tor, wiedzieliśmy jak już dopasować motocykle i robiliśmy dobrą robotę, o to w tym wszystkim chodzi. No myślę, że jest to dla nas taki moment przełomowy, absolutnie nie brakowało nam wiary w siebie, ale to nam do pewno to zwycięstwo dodało skrzydeł. I chcemy, szkoda, że ten mecz jest tak późno, następny wyjazdowy, bo fajnie jakby był szybciej, bo idziemy na fali wtedy. Ale trzeba, mówię, może delikatny odpocząć, poszukać jeszcze jakieś jazdy za granicą i co, no i myślę, że dalej się tym bawić po prostu żużlem, bo kiedy jest za duża spina, to wszystko nie do końca wychodzi. Początek, można powiedzieć, używając przysłowia, szło jak po grudzie. Ty też pierwszy swój bieg nie przywiozłeś punktów. Nastąpiły jakieś korekty w sprzęcie, czy zmian nie było? Wiesz co, delikatne zmiany. Jeśli spojrzysz statystyki, to zobaczysz, jak drugie pole chodziło. Tutaj to zostawię po prostu, bo ktoś się zna na żużlu, to wie o tym, że jak pole po prostu nie niesie, a wiem o tym, że dzisiaj żadnego wyścigu, żadnego startu nie było wygranego z drugiego pola, więc temat widzę. 53-37 to wynik dzisiejszego meczu Start Gniezno kontra Unia Tarnów, plus 16 punktów, a po 10 wyścigach przegrywaliśmy 4 punktami. Wydaje się, że najstarsi kibice czerwono-czarnych nie pamiętają tak piorunującej wręcz końcówki, kiedy 5 razy wygrywamy podwójnie z rywalami, trener Tomasz Pfeiffer. Po 10 biegu, a po 15 emocje zdecydowanie inne. No tak, bo zawsze było tak, że prowadziliśmy zawody lub tam było na styku, a efekt finalny był na nie naszą korzyść, a tutaj nareszcie jest to, co byśmy oczekiwali. Zawodnicy naszej drużyny w końcówce tego spotkania wzięli sprawę w swoje ręce, nie dali szans tak skutecznym dzisiaj reprezentantom Unii jak Marko Lewiszyn czy też René Bach. Wszyscy tarnowianie oglądali plecy czerwono-czarnych w tych ostatnich 5 starciach. No jak gdyby drużyna pojechała równo właśnie tą końcówkę i mamy tutaj wygraną, co brakowało tamte spotkania, że jeden jechał, drugi nie jechał. A teraz zmobilizowali się wszyscy i jak gdyby dogadali się z tym torem wreszcie i wiedzą, jak się przełożyć na tę drugą część zawodów. Upadli dzisiaj na tor Team Sorensen, Kacper Gomulski. Czy krótko po meczu możemy cokolwiek powiedzieć na temat stanu ich zdrowia? Oni jechali oczywiście w kolejnych wyścigach, ale czy tam żaden z nich nie ucierpiał? No, obydwoje są poobijani, bo to wiadomo, wejście w łuk, szybkość robi swoje i do tego ten motocykl też ma wagę, także na pewno są poobijani i skutki dopiero będą jutro odczuwać. Teraz czeka nas dosyć długa przerwa, jeżeli chodzi o mecze ligowe. Jakie plany na tę przerwę? No, zawodnicy mają tutaj i Szwecję, i Anglia jedzie, także my młodzieżówki jakieś tam będziemy mieli, także tutaj nie będziemy czasu marnować, no i gdzieś może zrobimy trening jakiś wyjazdowy właśnie przed Tarnowem. Zawodników dzisiaj jest dorobkiem 11 punktów, jednym z nich Zbigniew Suchecki. Jesteśmy tuż po zakończeniu tego emocjonującego spotkania, po tej fantastycznej końcówce czerwono-czarnych, która między innymi dzięki Tobie okazała się zabójcza dla Unii Tarnów. Jakie emocje po tym spotkaniu towarzyszą Tobie tuż po jego zakończeniu? No emocje ogromne, przede wszystkim radość, że wygraliśmy u siebie mecz, że kibice się cieszą, my się cieszymy, że ta cała praca jakaś przyniosła efekt dzisiaj. Ciężko szło, bo początkowo trochę szukaliśmy, gdzieś też błądziliśmy, ale później wróciliśmy na dobre tory i pokazaliśmy, że potrafimy u siebie jeździć i wygrywać mecze. Było dużo pecha w tych poprzednich, no ale w sporcie trzeba mieć i szczęście i wszystko naraz. Dzisiaj myślę, że trochę tego było i cieszę się z tego. Tarnowianie bardzo wysoko postawili poprzeczkę podczas tych pierwszych 10 biegów. Marko Lewiszyn, René Bach i tak dalej, oni spisywali się kapitalnie. Później to wy przejęliście inicjatywę, której już nie oddaliście do końca. My żeśmy tak naprawdę trochę też pewnie błądzili gdzieniegdzie na niektóre biegi, ale już potem przez to, że jedziemy u siebie, to pewnie wiedzieliśmy szybciej, co zrobić, żeby te ścieżki lepiej obierać i lepiej motocykl dopasować, nawet po nieudanym wyścigu.
Jak to jest mecz u siebie, no to tak powinno to wyglądać, że w końcówce na pewno się powinno być lepszym. Hubert Łęgowik mówił o tym, że szkoda, że kolejne spotkanie jest już za tydzień, że na takiej fali popłynęlibyście. Jak to wygląda u ciebie? Ta dwutygodniowa przerwa przyda ci się, czy też chciałbyś już za tydzień pojechać na mecz wyjazdowy? Myślę, że w moim przypadku się przyda, bo trzeba tam trochę poserwisować sprzętu. Leży trochę tego i trzeba to porobić, także ta przerwa jak dla mnie akurat nie wadzi mi.